9 długich lat czekali polscy kibice na mecz Ekstraklasy w naszym mieście i biorąc pod uwagę wydarzenia ostatniej soboty, z pewnością było warto. O tym, jak bardzo tęskniliśmy za futbolem, świadczył już decydujący o awansie do najwyższej ligi mecz z Zawiszą Bydgoszcz, który oglądało prawie 8 tysięcy widzów, ale zainteresowanie w ostatnią sobotę meczem z Lechią Gdańsk było jeszcze większe. Zanim jednak do tego meczu przystąpiliśmy, klub naprawdę bardzo sprężył się organizacyjnie. Oprócz zbrojenia w znaczeniu sportowym, czyli ściągania nowych zawodników, bardzo poważne zmiany organizacyjne zaszły na naszym stadionie. Najlepiej opowie o nich wiceprezes Wisły Tomasz Marzec. No, dzieje się bardzo dużo, tak jak widać, te osoby, które przyjdą na stadion, można powiedzieć, że niektóre nie poznają tego stadionu. Naprawdę wygląda coraz lepiej. Oczywiście też jeszcze dużo pracy przed nami w najbliższych miesiącach, ale no, takie najważniejsze zmiany, które widać gołym okiem, to jest oczywiście przeniesienie sektora gości na drugą stronę. Bardzo masywna klatka, która spełnia wymogi policji i przepisowe. Ta klatka jest powiększona w porównaniu do poprzednich lat, około 1300 miejsc, więc też kibiców gości będziemy mogli przyjąć więcej niż dotychczas. Kolejna rzecz, którą widać gołym okiem, to jest oczywiście sztuczna trawa, która przykryła tor asfaltowy, więc też tutaj nie ma problemu, bardzo ładnie to wygląda i nie będzie przeszkadzała w rozgrywaniu meczów piłkarskich. Kolejna rzecz rzucająca się w oczy to oczywiście pomalowanie wszystkich barierek okalających sektory. Mamy piękny niebieski, wiślacki kolor, więc też już nie będziemy patrzeć na te stare, zardzewiałe kraty. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę główną tak naprawdę arenę piłkarską, to są te trzy najważniejsze zmiany. 24 godziny przed meczem z Lechią stadion wyglądał jeszcze jak plac budowy. Tak naprawdę to jeszcze w dniu meczu wyglądał jak plac budowy. No ale w zdecydowanym pośpiechu i strasznym, ekspresowym tempie klub przygotowywał się do pierwszego w Ekstraklasie meczu. Mieliśmy trochę mniej czasu niż inne kluby, bo wiem, Ekstraklasa swoje rozgrywki zakończyła 3 tygodnie przed nami, a na dodatek no najwięcej mieliśmy na tym obiekcie do poprawiania, stąd prace trwały praktycznie do pierwszego gwizdka. 90 minut przed gwizdkiem otworzyliśmy stadionowe bramy. No i jak to zwykle w Płocku, na razie specjalnie nikt na stadion się nie zgłaszał. Powoli ustawiały się kolejki przed kasami. Za to w ostatnich 30 minutach kibiców na trybunach pojawiało się coraz więcej. Ostatecznie na obiekt weszło nas około 8,5 tysiąca. To doskonały wynik, od dawna nienotowany. Nawet w trakcie meczu z Zawiszą było nas nieco mniej. Tym razem ustanowiliśmy taki rekord od dobrych wielu lat. Jakbym tak sięgnął pamięcią, to kto wie, czy nie mecz z Wisłą Kraków, rozegrany ponad 10 lat temu, zremisowany przez Płocczan 4-4, miał chyba liczniejszą publiczność niż ta z ostatniej soboty. W imieniu wszystkich pracowników klubu i piłkarzy od razu chcę kibicom podziękować, bo atmosfera była bardzo dobra, przez pełne 90 minut nie milknęliście, doping był głośny, aktywny, piłkarze z pewnością go docenili, zresztą w prywatnych rozmowach to powiedzieli, na pewno płoccy kibice spisali się na medal, podobnie jak drużyna. Nie brakowało również fanów Lechii, było ich 900, też głośno dopingujących swój zespół. Mieli pewien zgrzyt, jak to często fani futbolu, czyli race i serpentyny, które nieco przerwały mecz, ale w takim bardzo fajnym momencie, bo akurat wtedy, kiedy podyktowany został dla nas rzut karny, Dominik Furman musiał trochę czekać na strzał z 11 metrów, no ale dzięki temu poziom emocji był większy, bo ochroniarze sprzątali serpentyny, Dominik czekał na karnego, kibice się nie niecierpliwili. No wszystko to fajnie się ułożyło, dzięki temu ten moment wykonania karnego trwał dłużej niż zazwyczaj, no ale też i emocje na najwyższym poziomie utrzymywały się ponad minutę, co rzadko się zdarza, bowiem zazwyczaj ten rzut karny to parę sekund po sprawie i albo ogromna radość, albo zawód. Tym razem oczywiście wszystkim nam towarzyszyła ogromna radość. Dziękując kibicom, dziękuję również za zachowanie przy zejściu z boiska naszego wychowanka, takiej naszej wiślackiej perełki, Sławka Peszki. Co prawda grał przeciwko nam po raz pierwszy w swojej karierze zresztą, no ale schodząc z boiska w 60 minucie został pożegnany gromkimi brawami, skandowaniem jego nazwiska. To niewątpliwie uznanie dla tego chłopca, który w Płocku spędził wiele lat, który tutaj jako piłkarz się wychował, a także, jak sam powiedział, dojrzał też jako dorosły futbolista. Żegnany brawami po meczu Sławek Peszko rozmawiał także z Multi TV. Oto ta rozmowa. Sławek Peszko! Sławek!
Sławek, no chyba nie takiego i debiutu w nowym sezonie oczekiwałeś. No nie, no jakieś nasze mecze wyjazdowe są zmorą od dłuższego czasu, gdzieś tam nie możemy się przełamać i te tracimy bez sensu punkty. No, byliśmy drużyną, która, co nie ukrywać, prowadziła grę, momentami była nawet lepsza, strzeliliśmy bramkę, mieliśmy kontrolę i staje fragment jeden, później rzut karny decydują o losach meczu. No, gratuluję Wiśle. A z drugiej strony, jeśli już miałeś przegrać, no to chyba dobrze, że stało się to w Płocku, a nie gdzie indziej. No, aczkolwiek liczyłem niestety, no, patrzyłem też na siebie i na dobro tutaj mojej drużyny i byliśmy faworytem do tego meczu. No cóż, pierwszy mecz, fatalna inauguracja dla Lechii i trzeba grać dalej. No. Na tym się mecz, życie nie kończy, to dopiero początek sezonu. Może to taki zimny prysznic dla nas, żeby zejść na ziemię, żeby się uspokoić i normalnie podejść do swojego zawodu. Z drugiej strony trener Nowak powiedział, że wasza gra nie wyglądała źle. Niestety w kluczowych momentach brakowało koncentracji i to jego zdaniem zdecydowało o wyniku. I dokładności też, bo mimo że prowadziliśmy grę, mieliśmy dużo pasów, to dziś nie dochodziliśmy do klarownych sytuacji. Tam ja miałem w drugiej połowie, gdzie tam super obronił Kiupin, czy jakieś strzały Wolskiego, ale nie były to jakieś super, stuprocentowe sytuacje. Radosnej podróży do Gdańska piłkarze Lechii nie mieli. Przyznał to Sławek Peszko, który chciał bardzo w Płocku wygrać. Na szczęście, chociaż akurat on zagrał dobrze i miał udział w zdobytej przez Gdańszczan bramce, pojechała do Gdańska Lechia na tarczy. My natomiast oczywiście ogromnie zadowoleni po zwycięstwie, które z pewnością jest niespodzianką, bowiem to Lechia i nadal pozostaje. Jest kandydatem do Mistrzostwa Polski, natomiast celem podstawowym Wisły w tym sezonie będzie przede wszystkim utrzymanie się w gronie pierwszoligowców. Widać było, że zaczęliśmy mecz z respektem dla rywala, być może nawet nieco bojaźliwie. Wspomniał o tym nasz kolejny rozmówca, Cezary Stefańczyk. Pierwszy mecz na pewno wielka niewiadoma, z teoretycznie bardzo trudnym przeciwnikiem. Początek meczu na pewno, żeśmy trochę tak może z zbyt dużym respektem podeszli do Lechii, straciliśmy głupią bramkę, ale potem myślę, że nasza gra nie wyglądała źle, graliśmy, uważam, bardzo mądrze w defensywie i czekaliśmy na kontrataki. No i myślę, że powinniśmy jeszcze strzelić z jedną, dwie bramki, mieliśmy sytuację, no ale nie można być zbyt zachłanym, 2-1 naprawdę bardzo się cieszymy. Czy ten sposób gry, jaki widzieliśmy na boisku, wynikał z przygotowanej strategii, że to Lechia była częściej przy piłce, za to my staraliśmy się w miarę szybko ją odebrać i w miarę możliwości groźnie i szybko kontrować? Tak, zgadza się. Trenerzy przez cały tydzień nas instruowali, jak mamy zagrać w tym meczu. Wiadomo, jakim Lechia dysponuje materiałem w środku pola. Dawaliśmy im grać i czekaliśmy na kontrę. No, myślę, że parę tych kontr było, także naprawdę pod względem taktycznym trenerzy nas przygotowali bardzo dobrze do tego spotkania. Atmosferę jak oceniasz? 8,5 tysiąca ludzi oglądało ten mecz, doping praktycznie nie milkł. Naprawdę super, super. Naprawdę cieszymy się, że tyle ludzi przychodzi tutaj na ten, no można powiedzieć antyk, ten stadion, ale naprawdę trochę go dorestaurowali, fajnie to wygląda. Bardzo się cieszymy naprawdę, bo z tego co kojarzę, to jest chyba pierwsze zwycięstwo Wisły w pierwszym meczu po awansie do Ekstraklasy, zgadza się? Wszystko. To tym bardziej się cieszymy, że mogliśmy dać taki prezent naszym kibicom i zwycięstwo w tym meczu naprawdę bardzo super smakuje i atmosfera jest w tym momencie naprawdę bardzo fajna. Poznaliśmy pomeczowe opinie piłkarzy Lechii i Wisły. Na dłuższą rozmowę do naszego studia zaprosiliśmy bramkarza Wisły, Seweryna Kiełpina. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w każdej naszej audycji będziemy rozmawiać z gościem na żywo w studiu. Dzisiaj jeden z bohaterów ostatniego meczu z Lechią Gdańsk, Seweryn Kiełpin. Bardzo serdecznie witam Cię w studiu. Wszyscy debiutujemy na antenie. A powiedz, jak czułeś się w debiucie jako Wiślak w Ekstraklasie, bo oczywiście już w tej lidze grałeś, ale w innym klubie i dość dawno temu. No tak, ładnych parę lat już minęło, od kiedy miałem ostatni raz okazję wystąpić w Ekstraklasie. Było to bodajże 5-6 lat temu. Jeszcze w barwach Polonii Bytom. No tutaj wszyscy w Płocku czekali bardzo na ten mecz, który po 9 latach, tak, powrót do Ekstraklasy. Także myśmy też tą presję tego meczu otrzymali, bo nie da się obok tego przejść obojętnie. Zresztą myślę, że było to widoczne w pierwszych 15 minutach w naszej grze, tak, bo gdzieś ten stres no, nie za bardzo pozytywnie działał, raczej plątał nam troszkę nogi, ale myślę, że ta strzelona bramka troszkę dała nam pewności siebie, wiary w to, że przecież kurczę, są tacy sami ludzie jak my i można z nimi nawiązać wyrównaną walkę i co się okazało, można nawet też wygrywać. Czy zgodzisz się z opinią, że to co prawda Lechia była przy piłce, jak pokazały statystyki ponad 60%, ale tak naprawdę groźne sytuacje do zdobycia goli, oprócz tych, które zostały strzelone, stworzyła Wisła?
No, Dominik z Furmana akurat świeżo po meczu sprawdził statystyki, było 57 do 43. Też myślałem, że to przegrał. A ja z Ekstraklasy 61 do 39. No, to już troszkę gorzej wygląda, aczkolwiek nie jest to też jakaś tam przepaść, tak? W pierwszej połowie na pewno troszkę gorzej było. W drugiej już myślę, że staraliśmy się więcej utrzymywać przy piłce, było to też widać, potrafiliśmy skonstruować fajne akcje. Tak jak mówię, no, zdecydowanie zeszła ta presja po strzeleniu bramki i gdzieś skonstruowaniu paru bardzo groźnych sytuacji, bo wydaje mi się, że z tych groźnych sytuacji to my mieliśmy lepsze te sytuacje, mimo tego, że właśnie Lechia utrzymywała się dłużej przy piłce. W formacji defensywnej zagrali czterej, wliczając ciebie, gracze z poprzedniego składu i jeden nowy piłkarz, Tomislav Bożić. Jak oceniasz współpracę z tym nowym graczem? Znaczy, Tomislav, na pewno to jest ograny zawodnik w Ekstraklasie i gdzieś tam jakieś doświadczenie ma, to pomaga w trudnych momentach, bo człowiek, który już taki chleb właśnie z Ekstraklasy jadł, na pewno może pomóc bardziej niż zaszkodzić. W kilku momentach pokazał właśnie spokój w wyprowadzeniu piłki. Odbiorom ma bardzo dobrze gra głową, także jak najbardziej na plus, a resztę ekipy znam, także na swoim wysokim poziomie. A czy nie obrazi się, troszeczkę się przyczepię, chodzi o tego straconego gola? Nie, no. Wiadomo, no, błąd jakiś popełniliśmy. Zaczęło się od środkowej strefy, gdzie Czarek Stefańczyk stracił piłkę na rzecz Sławka Peszki. No ale później było jeszcze kilku naszych piłkarzy, którzy mogli w tej akcji uczestniczyć. Najpierw przy dośrodkowaniu Peszki był Przemek Szymiński, później przy wrzutce, no w zasadzie Pajszao strzelał bez asysty Bożicza. Ty też wyszedłeś troszeczkę, a później cofnąłeś się, no już jakby samego strzału obronić nie mogłeś. Czy jak możesz przeanalizować tę sytuację, no i co trzeba zrobić, żeby takich unikać? Co trzeba zrobić? No na pewno gdzieś ta sytuacja zaczęła się od tego, że Czarek stracił piłkę, aczkolwiek nie obwiniałbym go aż tak, bo ta strata była praktycznie na linii środkowej, tak? Czyli jeszcze do pokonania połowy boiska jest. Znaczy to spowodowało przesunięcie po prostu stopera jednego wyżej, bo z założenia jest tak, że dwóch stoperów musi być w świetle bramki. Tutaj Przemek Szymiński musiał wyjść w miejsce Czarka i został jeden stoper, gdzie gra jeden na jeden z napastnikiem, często tak się kończy, że napastnik nabiega na piłkę, stoper no jest mu łatwiej, bo reaguje stoper musi z miejsca, reagować tak? Na ruchy przeciwnika. Tak? Dlatego tutaj Tomi miał bardzo trudną sytuację. Peszkin zagrał bardzo dobrą piłkę, trzeba też to przyznać. Nie wiem, czy by był w stanie powtórzyć aż tak dobre zagranie, bo przeszła idealnie nade mną. Tutaj nie miałem jakby szans reakcji. Ustawienie, no. Gdy Peszkin wszedł w pole karne, myślałem, że będzie mijał Szymiego i będzie szedł po prostu jeden na jeden. Dlatego byłem troszkę wyżej przy krótkim słupku. No, zagrał taką piłkę, jak zagrał i niestety trzeba było wyciągać piłkę z siatki. No, perfekcyjna analiza. Teraz już wiem, że jakaś, powiedzmy, suma drobnych błędów decydowała o tym golu, ale ciężko też jednoznacznie wskazać takiego wprost odpowiedzialnego. Po prostu była to po prostu piłka to jest gra błędów i stąd się biorą bramki. Jakby nie było błędów, nie byłoby bramek. W najbliższą niedzielę czeka nas mecz w Gliwicach. Co prawda pochodzisz z Pomorza, ale wychowałeś się i większą część swojego życia, a sportowe niemal całe, spędziłeś na Śląsku. Czy mecz z Piastem ma dla ciebie dodatkowe znaczenie? Choćby sportowe jest ciekawy. Gramy z wicemistrzem Polski, który co prawda sezon zaczął słabo, no ale to nadal medalista poprzednich rozgrywek. To może od początku, tak. Zdecydowanie jest to sentymentalny powrót na Śląsk, bo tam praktycznie całe życie spędziłem, urodziłem się tylko nad morzem, ale wychowałem się właśnie w Gliwicach. Akurat swoją przygodę z piłką zaczynałem w Górniku, w Piaście nigdy nie miałem okazji. Ale to lokalny rywal, chociaż różne tak, miasta, dlatego, ale największa jakby niechęć jest między kibicami Piasta i Górnika. Też raczej mi nie darzą zbytnią sympatią z racji tego. No tutaj raczej nie będziemy mieli większych kompleksów, tak? No bo tutaj Piast w zeszłym sezonie też nie był ustawiany gdzieś tam jako faworyt, zajął drugie miejsce, była to bardzo duża niespodzianka. Teraz jest nowe rozdanie, każdy zaczyna z czystą kartą, no, tak jak pierwsza kolejka pokazała, Piast ma swoje problemy, odszedł trener, gdzieś tam przegrali w pucharach, gdzieś będziemy jechać po to, żeby wykorzystać tą swoją szansę i myślę, że trener dobrze przeanalizuje grę Piasta i będziemy przygotowani. Czy może być naszym handicapem przed tym meczem właśnie to, że no są tam zawirowania, trener opuścił drużynę dwa dni przed pierwszym meczem ligowym, odeszli dwaj kluczowi w poprzednim sezonie gracze,
dwie porażki, 0-3 w pucharze w Lidze Europy, 1-5 w Lidze. Czy to może działać na korzyść Wisły? Jeszcze uwzględniając jeden element, to, że Piast będzie musiał rozegrać mecz pucharowy w czwartek rewanżowy. No dokładnie, gdzieś w tym musimy doszukiwać swojej szansy, no bo to było nielogiczne, gdybyśmy nie szukali. Tutaj, jak jestem w Płocku od 4 lat, praktycznie jest gdzieś tam cały czas równe działania są, tak? Jest cały 4 lata trener, który pracuje w jednym klubie, jest to fenomen jak na polskie warunki. Dlatego nie miałem nawet okazji spotkać się z taką sytuacją, jakby się reagowało. Jakbyśmy reagowali na takie zawirowanie. Dokładnie, tym bardziej po tym, gdzie się robi dobrą robotę, bo trener w Piaście robił dobrą robotę, drużyna grała ponad stan zdecydowanie. I teraz odszedł. To musi działać jakoś na tą drużynę w sposób deprymujący, bo stracili takiego, powiedzmy, swojego generała, którym u nas jest trener Kaczmarek. No, gdyby on odszedł, na pewno też wkradłaby się jakąś niepewność i będziemy chcieli to wykorzystać. Seweryn, bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy wszystkich kibiców wspólnie do Gliwic. Powiedz, jakbyś tak osobiście chciał ich zachęcić. No, jeszcze na dodatek, przypominając, że jest to dla Ciebie mecz sentymentalny, no to bardzo prosimy o takie specjalne od Seweryna Kiełpina zaproszenie. No, zapraszam wszystkich kibiców z Płocka. Na pewno jesteście nam potrzebni w tej Ekstraklasie. Są to dla nas w większości pierwsze kroki w tej Ekstraklasie, dla Was po długiej przerwie też. Także myślę, że wspólnie będzie nam dużo łatwiej. Lepszego debiutu dla Wisły w tym sezonie nie mogliśmy sobie wyobrazić. Pokonaliśmy faworyta. Zainkasowaliśmy komplet punktów. Lepszego też debiutu naszej audycji nie mogliśmy sobie wyobrazić, bo zdecydowanie smutniej wyglądałaby po przegranym meczu. Dzisiaj naszym gościem był Seweryn Kiełpin. Atrakcji nie zabraknie. Serdecznie zapraszam na kolejny Wiślacki Kwadrans za 2 tygodnie.